na obiekcie Akademii w Castleford, gdzie odbywa się pierwszy turniej tegoroczny naszych rozgrywek, naszej ligi. Udział wzięło dzisiaj 18 zespołów podzielonych na 3 grupy. Rozgrywki Polonijnej Ligi Piłkarskiej są organizowane od sezonu 2015. Był to pełny sezon, 16, i w tym roku zaczynamy trzeci sezon Polonijnej Ligi Piłkarskiej w Anglii. Na ten moment jesteśmy świadkami rozgrywania gier półfinałowych, czyli za chwilę zostaną rozegrane decydujące mecze. Wśród czterech drużyn, które dzisiaj doszły aż do półfinału, czyli zrobiły bardzo dobry rezultat, mamy dwie drużyny, które grają z nami niemal od początku rozgrywek. Jest to Alko Ekkyl i Wiatraki Bolton. Zespół z Bolton broni tytułu wywalczonego w roku 2016. Do tego mamy dwóch debiutantów, którzy na pierwszy raz są w turnieju Polonijnej Ligi Piłkarskiej. Jest to zespół Tyskie Leeds i zespół z Mansfield. Organizacja to jak zwykle super, nie? Bo nie pierwszy raz przecież jesteśmy na turnieju Polonijnej Ligi Piłkarskiej. Rok nas nie było, ale teraz powróciliśmy, no i uważam, że wszystko się rozwija w dobrym kierunku. Sędziowanie przede wszystkim dzisiaj było na odpowiednim poziomie, bo tam w przeszłości bywało z tym różnie, ale widzę, że w tym temacie tutaj się dużo zmieniło, nie? Organizacyjnie tak samo, stolik, wszystko na bieżąco było uzupełniane, także uważam, że organizacja super. Jak wyniki wasze dzisiaj? Jak będziecie go wspominać? No raczej bardzo fajnie, bo wygraliśmy challenge, który nas bardzo pocieszył. Walczyliśmy do końca, chociaż mieliśmy tylko 8 zawodników, nie było nawet na rezerwę. Czy chciałbyś coś przekazać drużynom, żeby zarekomendować kolejną ligę piłkarską, może zaprosić ich na następne turnieje, i czy wasza drużyna będzie w nich brała udział? Tak, jak najbardziej nasza drużyna będzie brała w nich udział i zapraszam wszystkie drużyny, a nawet i więcej, jak się tylko da. Jak wyniki twojej drużyny, Wojtek? Chłopaki moje, no już teraz mają rodziny i tak dalej, także ciężko im się wyjeżdżać, no ale mam młodych chłopaków, no i dzisiaj daliśmy im szansę, no i tutaj chłopaki, no co prawda w grupie zajęliśmy 4. miejsce, no ale w Challenge Cupie doszliśmy aż do finału, którym przegraliśmy w rzutach karnych. Tak to bywa czasami. Nie zawsze się wygrywa, chociaż mamy przyjechał z nami nasz specjalista od bronienia rzutów karnych, Tomek Przerwa, no ale tym razem obronił 2, to nie wystarczyło do wygrania. Chciałbym podziękować wszystkim drużynom, które dzisiaj wzięły udział. Bardzo fajnie, że obyło się bez kontuzji. Tak naprawdę taki samodzielny w 100% pierwszy nas był turniej, także jeżeli są jakiekolwiek uwagi, znamy się, jeżeli się nie znamy, to już mówiłem chłopakom, jak kontakt złapać przez Mariusza czy coś. Mówcie otwarcie, my się też dopiero uczymy. Rewelacja, dziękujemy, bardzo fajny turniej. Dziękuję wszystkim przede wszystkim za naprawdę czystą grę i sędziowanie też było na bardzo dobrym poziomie. Dziękujemy organizatorzy. Dzięki wielkie za to. Dzisiejszy turniej przebiegł bez większych problemów, bez żadnych kontuzji niepotrzebnych. Drużyną, która wygrała Challenge Cup, została Sparta FC Bradford. Indywidualnie wynagrodziliśmy Kamila Mirosława z drużyny Eagles Mansfield za najlepszego zawodnika. Najlepszym bramkarzem turnieju został Rafał Lund z Alkoholu Wakefield. W meczu o 3. miejsce Tyskie Leeds. Nowa drużyna przegrała również z debiutantem Eagles Mansfield 1-0. Natomiast w finale po rzutach karnych i wyniku remisowym 1-1 w regulaminowym czasie gry Alko Team pokonał ubiegłorocznego zwycięzcę ligi Wiatraki Bolton, zespół pierwszy. Pierwsze miejsce, drużyna Alko Team Wakefield. Duże brawo!
brawo. Alco Team! Alco Team! Alco Team! Very good tournament today. Really impressed, actually. Very well organised. The level was very, very good. Very competitive in terms of refereeing the matches. Very, very easy. All the lads had lots of respect for me and for every other team. Everything ran really, really smoothly. Very enjoyable, and I would recommend it to any other referee that would like to get involved.